No, dopóki te nasze namioty żyją, to jeszcze możemy zmieniać pewne działania, postępowania nasze, bo kiedy już ostatnie tchnienie zostanie wydane, wtedy już nie będzie można nic zmienić w tym doświadczeniu, a więc powinniśmy być bardzo uważnymi słuchaczami i bardzo konkretnymi co do spraw Bożych, ponieważ każde słowo musi dotykać rzeczywistości. Im większa letność, tym większa obronność przed prawdą Bożą, tym łatwiej jest człowiekowi odepchnąć prawdę. Coraz więcej widzimy ludzi, którzy łatwo odpychają prawdę i nie przyjmują prawdy, i są zadowoleni dalej. Swoją drogą idą i szybko, tak jak spychacz działa po prostu. To nie do mnie, to nie do, ja jestem w porządku, ja jestem po prostu, ja wierzę w Boga, to jest kogoś innego sprawa. To nie jest moja. Coraz więcej ludzi tak właśnie postępuje i żyje. Nie umieją zobaczyć, że Pan powiedział, że mamy rosnąć aż do wymiarów Chrystusowych. Oczywiście, ludzie tego nie widzą. Przecież nie umieją czytać po polsku. Czy umieją? Umieją. I to czytali nie raz. Ale letność odepchnęła tą prawdę Bożą i uznała, że jest w porządku. I ludzie już spoczęli na laurach i są w porządku. Sporo mamy kazań w porządku i sporo słuchaczy w porządku. A niewielu, którzy rozumieją, Pan nie skończył. I to jest poważna rzecz, bo tego się podjął święty Bóg, a nie ktoś tam sobie. A więc człowiek, który sam doświadcza w swoim życiu to, co powiedział Paweł, najważniejszym dla mnie jest poznać Go i doświadczyć Jego śmierci i zmartwychwstania, aby dojść do wieczności z Bogiem, abym był przemieniany, przemienianą na Jego obraz. Wiem, że On nie ustanie. My możemy odwrócić się od Niego. I wtedy On powiedział, że On jest wierny również drugim słowom. Wtedy ja odwrócę się od Ciebie. Człowiek zostaje sam ze swoimi pomysłami na życie. I dla mnie i dla Ciebie jest to bardzo ważne, żebyśmy znając prawdę, nie uciekali od prawdy, bo prawda daje nam wolność, daje nam siłę zwycięstwa. Bóg nie będzie za tobą biegał ani za mną. To my mamy biegać, wiedząc, że On jest. To my mamy szukać Go i chcieć, żeby On dalej wykonywał swoją pracę nad nami. Jeśli człowiek coraz bardziej będzie uwaga człowieka odwracała się od tego, co Bóg pragnie, byśmy przylgnęli do Niego, żeby to On był pierwszym, nie mamona, nie pieniądze, bo ludzie boją się żyć bez pieniędzy. Jeśli tylko coś, rozumiecie, strach o pieniądze rośnie w miarę jak poznajesz strach. Możesz mieć 1000 zł, już będziesz się bał, że nie masz dwóch. Będziesz miał dwa, będziesz się bał, że nie masz czterech. Będziesz miał cztery, będziesz się bać, że nie masz ośmiu. Będziesz miał osiem, będziesz się bać, że nie masz 16. I stale będzie ci mało zabezpieczenia. A jeszcze złodziej do tego? Następne niebezpieczeństwo, trzeba będzie pilnować coraz bardziej tego, bo przecież twoje jest twoje życie. Jakbyś to stracił czy straciła, stracisz życie, a więc zobacz, jak diabeł wiąże ludzi. Jak Pan Jezus rozwiązał tą sprawę? On powiedział: szukaj Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a ja ci wszystko dam. Rozwiązał czy nie? Rozwiązał, ale ilu z tego korzysta? No ilu? Jakie piękne rozwiązanie. Szukaj Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Masz na to całe swoje życie. A Pan mówi, a ja się zatroszczę o to, żeby ci nie zabrakło jedzenia, picia, ubrania. Oczywiście będziesz pracować. I mówię wam, ludzie mówią, z nieba nie spadnie. Z nieba spada, z nieba. To Bóg z nieba daje to, że masz. Tu dostaniesz możliwość, tu masz siły na wykonanie. To jest z nieba spadło, z nieba przychodzi. To nie z ziemi. To Bóg daje nam z nieba, że wybierasz służbę dla Pana i nie brakuje ci. Chwała Bogu. A ludzie, którzy wybierali to, stale mieli zależność, stale strachu i obawę, co będzie, i stale za mało. Ile potrzebujesz, żeby mieć spokój? No, wielu wie o tym, ale ile potrzebujesz pieniędzy, żeby mieć spokój?
Nie ma takiej kwoty. Strach będzie rósł w miarę. I cały czas będzie strach i obawa, jeszcze za mało, jeszcze za mało. A więc gdzie jest nasze uspokojenie? Śmierć. Jak człowiek umrze, to już mu niczego nie brak. I Bóg znalazł właśnie najwspanialsze rozwiązanie, żebyśmy umarli dla naszych strachów, lęków, obaw. Nikt nie mówi, że musisz chodzić i rozrzucać pieniądze. Nie chodzi mi o to. To jest twój temat, co z nimi zrobisz. Ale jeśli pieniądze są twoim Bogiem, który daje ci zabezpieczenie, to jesteś w wielkim problemie i masz kłopot. Bo to jest twój bożek domowy. To jemu cześć oddajesz, nie Bogu. Nie można mieć Boga i mamonę za jednym zamachem. Albo jest Bóg, albo Bóg mamona. A jeśli Bóg mamona jest, no to już jest strach. Wiecie, jak szczęśliwi są ludzie, którzy mają Boga za Boga? Im nigdy niczego nie brak. Ci, którzy mają Pana, to ich pociąga właśnie to, żeby przybliżać się do Niego i żeby Go poznawać i żeby więcej doświadczyć Pana. Żeby ufając Niemu, słyszeć te Jego słowa, nie bój się, Ty, który mi ufasz. Ja nie pozwolę, żebyś został zawstydzony, czy została zawstydzona. Bóg jest honorowy. Nie pozwoli. Ale bardzo łatwo, tak jak Judasz, jest się uzależnić od pieniędzy. I łatwo jest odejść. I łatwo jest to sobie wytłumaczyć. A potem dopiero przerażenie. A więc jak można stracić świadomość, kim powinien być chrześcijanin, chrześcijanka w życiu codziennym? Jak można stracić świadomość, jak powinno wyglądać życie dziecka Bożego, żeby przestać tak żyć i czuć się spokojnie? Co musiało wejść w to miejsce? Coś musiało. Gdzieś musiała nastąpić wymiana między diabłem a człowiekiem. Człowiek zaczął oddawać swoje pierworództwa, a diabeł zaczął dawać możliwości. Ale w miarę możliwości twoje wydatki będą wzrastać. A jak będą wzrastać, to coraz więcej będziesz potrzebować. I diabeł napędza. Tak jak faraon napędza. I później już człowiek nie ma czasu dla Pana. Już później zdaje sobie człowiek sprawę, jego sumienie porusza, ale już uderza w to sumienie, no bo jak żyć inaczej na ziemi? Najpierw człowiek szczęśliwy, zadowolony z powodu Boga, wdzięcznym będąc. Potem człowiek coraz bardziej doświadcza, że gdzie indziej jest przyjemniej. Powiem wam, że prawda Boża nigdy nie przestanie istnieć. Kościół, który będzie na wieczność z Bogiem, to są ludzie, którzy nawzajem są sobie bliscy w Chrystusie, których złączyła bliskość z Chrystusem. Ci ludzie będą zawsze świadomi, jeszcze więcej. A więc zobaczcie, jak bardzo ważne jest ci, którzy biegną za Panem, aby biegli dalej. Nie dając się oszukać fajnym wypowiedziom czy czymkolwiek. Prawda nigdy nie przestanie być prawdą. Ci, którzy poznali prawdę, miłując ją, zdają sobie sprawę, że Kościół będzie coraz bardziej umacniał się w Panu, a inni będą coraz bardziej schodzić na swoje życie. Gdzie chcesz być? Są tylko dwa miejsca. Wieczność z Bogiem i bez Boga. Gehenna. Pragnieniem Boga zawsze było to, żebyśmy lgnęli do Niego, żeby On był naszym zaspokojeniem, naszym szczęściem, żeby nikt nie był w stanie wkroczyć między nas a Boga. Tego Jezus powiedział, że On musi być najważniejszym. List do Efezjan, 3 rozdział. Co czytamy tutaj w 3 rozdziale od 17 wiersza? Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych,
A wy wkorzenieni, ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach naszych. Jaki Chrystus? Zobaczcie, że ludzie czytając to myślą, ja wierzę w Jezusa, Jezus mieszka w moim sercu. Ale przecież twoje serce to jest miejsce, z którego wychodzi to, co wychodzi. To znaczy, że Chrystus się zmienił? Bo jeśli w kimś mieszka Chrystus, to mieszkają też wszystkie jego pragnienia, wszystkie jego dążenia, jego działania. Nadal mieszka wtedy wola Ojca jako najwyższa wola. Wtedy życie Kościoła cię interesuje, bo Jezusa interesuje życie Kościoła. Zależy ci na tym, żeby Kościół funkcjonował i żeby Kościół miał ze sobą coraz piękniejsze relacje. A widzisz, jak ludziom zależy na rozchodzeniu się bardziej niż na relacjach. Nie szukają relacji, nie pukają, nie doszukują się tego, żeby być na zawsze ze sobą. Wydaje się im, że mogą żyć po swojemu i też są Kościołem. Ale taki Chrystus nie istniał na tej ziemi. To jest inny Chrystus. Prawdziwy Chrystus jest zainteresowany, ponieważ On po to przyszedł zebrać w jedno rozproszone owce. Z tych żywych kamieni uczynić jedną budowlę dla chwały Ojca. A więc zawsze to będzie to, co nawet ten arcykapłan prorokował przecież. To będzie zawsze, żeby zebrać, żebyśmy byli bliżsi sobie nawzajem w Panu. Żeby ta praca Boża się posuwała, żeby chwała Boża była widoczna w nas i pośród nas. To będzie praca Jezusa. Jeśli On w sercu mieszka, nie możesz, nie będziesz mógł inaczej żyć, czy mogła żyć. A więc pragnienia Chrystusa bardziej cenne dla nas niż pragnienie Dawida, które jego żołnierze usłyszawszy, natychmiast poszli to zrobić. Nie patrząc na konsekwencje, poszli zrobić to, co pragnął Dawid. Tym bardziej Chrystus. Jeśli On mieszka w nas ze swymi pragnieniami, my chcemy robić to, co On chce. A więc to już nie jesteśmy my, tylko Chrystus. I o to Bogu chodziło. Żebyśmy my umarli, a żeby w nas był Chrystus. Czy widzicie to, czy nie? Czy widzicie, że to się gubi w Kościele? Że coraz więcej ludzi żyje bez Chrystusa, a czują się wierzącymi ludźmi. Ja nie wierzę, żeby Chrystus gubił dni, lekkomyślnie przepuszczał sobie możliwości, żeby czynić dobro. Zajął się swoim domkiem. I choćby nie wiem, kto mówił, to mój Chrystus jest ten sam. On nadal się zajmuje zbawieniem, zbawianiem grzeszników, wyrywaniem z ciemności do światłości i wyprowadzaniem ludzi z oszustwa do prawdy. Wielu się oszukują sami. Gdyby zdali sobie sprawę, że waży się wieczność, ludzie by natychmiast szukali Pana, żeby się ratować. Ale jeśli człowiek nie wierzy w wieczność, to wydaje mu się, że takim, jakim jest, czy taką, jaką jest, wejdzie do wieczności przecież. Jednakże Pan określił, że nic nieczystego tam nie wejdzie. Czy my wierzymy temu, co jest napisane w Biblii? Są ci, co wierzą, ale są ci, co nie wierzą. Czytają Biblię i nie wierzą temu, co tu jest napisane. I wcale nie łączą z wiarą tych słów i nie boją się konsekwencji. Jezus powiedział, moje słowa was będą sądzić, czytają to, czytają Biblię i mijają te słowa, jakby one niewiele znaczyły. Dalej robią wbrew słowom i czują się w porządku. To nie jest dobre, to jest złe. Trzeba odwrotnie, czytając Biblię, sprawdzać, już Jakub pisał, patrzą w lustro i za chwilę odwracają się i zapominają, co pokazało. I dalej idą swoją drogą. Nie ratują się. A po co? Gdybyś miał... byli tacy, co prawda, byłoby ci ciężko, ale mieli 30 dzieci, 40, 70 nawet mieli dzieci.
I gdybyś miał 70 dzieci i 69, normalnie by się ratowało, a jedno nie. To czy byś powiedział, bo dla mnie to i tak jest super rozwiązanie, 69 ratuje się, piękna rzecz. Czy byś się smucił tym jednym? O tym mówił Jezus. Bo chciałbyś, żeby wszyscy byli uratowani. Nie chciałbyś, żeby ktoś zginął. O tym mówił Jezus. Jeśli to zgubimy, to wtedy tracimy Jezusa, bo Jezus nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Ale pamiętam, jak do uczniów powiedział o rodzie bez wiary, o gnuśnego serca, że nie wierzycie w to, co powiedzieli prorocy. I zaczął im wykładać. A więc jak ważne jest wierzyć każdemu słowu, które tu jest zapisane. I wiedzieć, że kiedyś to słowo naprawdę będzie sądzić. I niechęć do wykonania tego słowa będzie pokazywała, że człowiek nie chciał się słuchać Boga. A nieposłuszeństwo jest tym samym, co bałwochwalstwo. A więc jak ważne jest posłuszeństwo Biblii. Po to jesteśmy chrześcijanami, żeby czytać Biblię i czytać, żeby żyć tym słowem. A nie po to, żeby tylko wiedzieć o niej coś. A więc jeśli Biblia mi mówi o tym, że Chrystus ma mieszkać w sercu moim, to Biblia mi mówi o tym, jaki Chrystus ma mieszkać w sercu moim. Nie wymyślony przeze mnie, ale prawdziwy Chrystus. Z tymi swoimi pragnieniami, dążeniami, on pokazuje tu całym swoim tym życiem, kiedy żył na ziemi, co go naprawdę interesuje, z własnymi zainteresowaniami, aby on w pełni, jego miłość mieszkała w nas, abyśmy poznali jego miłość. To jest piękne, żeby on mógł mieszkać w nas. My chcemy być jak Chrystus, ale jeśli nie będziemy poddawać się jemu, to nie będziemy jak Chrystus. Bo chcenie musi się spotkać z wykonaniem. A niektórzy nawet nie chcą być jak Chrystus. Mówią, ja tam nie muszę być jak Chrystus. Kiedy spotkałbyś Pawła w ostatni dzień, on nadal by mówił to samo. Ja chcę jeszcze bardziej poznać Jezusa. Już nieraz opowiadałem o tym wydarzeniu z tego więzienia, co ten skazany na śmierć wierzący człowiek siedział w zimnej celi, nieogrzewanej, w murach. Zimno było. Nie miał nawet płaszcza, żeby się okryć. I prosił tych, którzy go tam wsadzili, aby posłali mu płaszcz i Biblię. Ale gdyby mieli tylko z tych dwóch jedną rzecz wysłać, to mówi, niech mu wyślą Biblię. Wolał zrezygnować z płaszcza, przeżywać chłód, ale znowu spojrzeć w te wspaniałe słowa. To nie jest zwykła księga. Zobacz, co się z tobą dzieje, kiedy twoje serce przykłada się do tych słów i kiedy te słowa mogą wnikać w twoje serce i zdobywają cię dla Boga. Jak zmienia się twoje życie. Możesz ją czytać 1000 razy, otworzysz 1001 i znowuż doznajesz, że czytasz coś wspaniałego. To jest księga, której się nie idzie przeczytać. Naczytać, naczytać, już nie czytać. I ktoś by mógł pomyśleć, przed śmiercią to chociażbyś się ogrzał trochę. On jeszcze chciał poczytać. Potrzebował, wiedział, jakie jest jego serce. Wiedział, że musi się umocnić, że kiedy go będą skazywać, może jego serce się przerazi i zrezygnuje. I to przerażenie spowoduje, że się wyprze Pana. Wolał się umocnić niż ogrzać. My co dzień mamy doświadczenia, w których potrzebujemy umocnienia serca w Panu Jezusie. Potrzebujemy, żeby dobrze wybrać, żeby dobro wybrać, a zło odrzucić. A więc Chrystus mieszkający w nas przez wiarę, ten prawdziwy Chrystus, zdobywca naszych serc. Ewangelia Jana, 17 rozdział, od 18 wiersza. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno. Ile znaczy dla nas pragnienie Jezusa? Aby wszyscy byli jedno. Czy my to rozumiemy, że kiedy On będzie mieszkał we mnie, to ja też chcę, aby wszyscy byli jedno w Chrystusie. Nie jedno w ogóle. Nie jedno poświęcając Jezusa. Ale jedno w Nim, abyśmy byli. Żebyśmy mieszkali w jednym miejscu, w Chrystusie. I żeby On napełniał nas tym, kim On jest.
to masz od Niego, to jest Jego pragnienie. Jeśli to jest w Tobie, to nie wystarczy Ci, że ludzie są. Chcę, żeby byli w Chrystusie, chcę, żeby żyli, obfitowali, żeby byli wdzięczni, szczęśliwi, służący Panu nieustannie. Bo Jezus przecież powiedział, tam gdzie ja jestem i sługa mój będzie. Ludzie, którzy to przeczytali, dowiedzieli się, już nie mogą inaczej żyć, jak służyć. Ich pytaniem jest nieustannie, Panie, jak? A nie po co? Już wiedzą, że zostaliśmy wezwani do służby, abyśmy służyli jedni drugim, tym, czym służy nam Jezus. A więc mamy doświadczenie, w którym słyszymy w modlitwie Jezusa pragnienie, które jest też pragnieniem Ojca, aby oni byli jedno. Co my z tym zrobimy, chrześcijanie? Ja nie uwierzę, że wy wierzycie, dopóki nie będziemy walczyć o jedność w Chrystusie, uświęcać i oczyszczać, odrzucać wszystkie inne rzeczy, które człowiek wyprodukował bez Pana i biec do tego, żeby wypełnić Jego modlitwę, bo Ojciec wypełnia modlitwę. Duch Święty przyszedł, aby to się wypełniło, a ludzie sprzeciwiający się Duchowi Świętemu siedzą sobie w swoich sprawach i myślą, że są fajnymi chrześcijanami. Fajnym będziesz wtedy, kiedy będziesz czynić to, o czym mówi Jezus. Będziesz słyszeć Jego pragnienie, powiesz, już jestem gotowy, Panie. Nic nie ma takiego znaczenia jak Twoje pragnienie, Panie Jezu. Wszystko uczynię, zrezygnuję ze wszystkich swoich tych humorów, swoich nastawień, swoich ambicji, aby być jedno, jak Ty chcesz, Panie. Wypieram się siebie. Biorę swój krzyż i idę za Tobą. Bo Ty tego pragniesz, to jest miłość do Jezusa. Jeśli tego nie mogę zobaczyć, to ja nie wierzę, że Ty wierzysz w tego Jezusa, który zdobywa serca swojego Kościoła. Nie tylko gdzieś umysł, logikę, ale serce. Jeśli dopiero widzę obraz, kiedy w Twoim sercu pojawia się chęć, aby tak było, w Tobie się pojawia bitwa o to i zwycięstwa. I coraz bardziej zbliżasz się. I to jest to, o czym myślał Pan. Jeśli to samo słowo poruszy każdego z nas, każdą cząstkę Chrystusa, to co z nami musi wtedy się wydarzać? Diabeł nie chce, żeby ta modlitwa była widoczna. I dlatego różne rzeczy stawia na drodze. Pomówienia, oskarżenia, no różne takie bzdury cielesne. Bo ktoś ci coś nie zrobił, ktoś tam cię minął, czy jakieś inne rzeczy. Bzdury cielesne, bo skoro umarłeś, to ci może 1000 minąć i co ci nie rusza. Jak żyjesz jeszcze stary człowieku, to cię ruszy nie wiadomo co tam. I stale będziesz mieć kłopoty, problemy. Najpierw umrzyj, zobaczysz, jak się żyje bez problemów. Kiedy jedno cię tylko pociąga, jak dojść tam, do tego miejsca chwały, bo wiesz, że ono jest. Że Bóg nigdy nikogo nie okłamał, jest wieczna radość. Nie chcesz zgubić swojej wiecznej radości. Sprzedać za cokolwiek. A więc modlitwa Jezusa staje się dla ciebie najwspanialszą modlitwą. Zobaczcie, co nam udostępniono. Podsłuchanie modlitwy Jezusa udostępniono nam. Nie byliśmy w tym czasie jeszcze na ziemi w ogóle, a dzisiaj możemy posłuchać, jak się modlił nasz Pan. I powiedział, że Ojciec mnie zawsze wysłuchuje. A więc jak ważne jest to, żebyśmy zostawili te nasze mrzonki chrześcijańskie, ale zaczęli brać udział w tym, o czym myśli Ojciec, posyłając nam Syna, zbawiając nas z naszych grzechów, abyśmy byli złączeni ze sobą w jedności Chrystusowej. Miłujący się Boży lud, pamiętaj, to co jest najważniejsze, to żeby ta modlitwa była wysłuchana w Tobie i we mnie. To jest najważniejsze. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Nie ma nieścisłości. Taka sama jedność. Co zrobimy z tym? Powiedzcie mi. Co z tym zrobimy? Wielu chce minąć to i dalej żyć po swojemu. Ja się pytam, co z tym zrobimy? Ci, którzy dzisiaj to słyszymy. Czy będziemy wypierać się siebie, brać swój krzyż i naśladować Jezusa, czy będziemy bawić się w Kościół? Widzicie, chodzi o to, żeby się nie bawić, bo zabawa nic nie da. Tylko coraz dalej, dalej, dalej od Pana. Musimy trzymać się tego, co tu jest powiedziane, bo Duch Święty wykona to, o co modlił się Jezus. Jeśli tylko mi na tym zależy, Duch Święty jest gotów używać mnie w tej sprawie. I wtedy nie stracę rozumu. Bo On będzie dbał o to, żeby mój umysł był trzeźwy i czujny.
żebym wiedział, po co jest Biblia i o co toczy się bitwa. Bitwa jest straszna, diabeł szaleje, wie, że czasu ma niewiele. On wie, a ilu jeszcze wierzących wie o tym? A więc toczy się bardzo poważna bitwa. Podchody są maksymalne, coraz więcej zwiedzenia, coraz więcej oszukania, coraz więcej kombinacji i przez to Kościół musi przejść. Jak? Kiedy będziemy jedno w Chrystusie. Tak. Kiedy będziemy jedno w Chrystusie. Kiedy jeden za drugiego życie będzie gotowy położyć. I diabeł oskarżyciel nie będzie miał gdzie się wepchać. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Najlepsze głoszenie Ewangelii. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. A więc dostaliśmy Jego chwałę, aby być jedno. Mówię Ci, pamiętaj, święte, czyste relacje, nie ma okłamywania braci. Nieraz się daliśmy nabrać i myśleliśmy, że tak można, a to była głupota. Nie można oszukiwać się nawzajem, bo msicielem tego jest Bóg. Mamy mówić sobie prawdę nawzajem, choćby bolało, ale z miłości prawdę, nie z nienawiści. Bo przecież chodzi o uratowanie, a nie zgubienie. Nie lulaj, że lulaj się i sobie pośpij troszeczkę, chrześcijanie, chrześcijanko. Będzie miło, będzie fajnie. Tylko obudź się, który śpisz, a zajaśnieje Ci Chrystus. I zobacz, jak potężna jest to bitwa o Twoje serce, o Twoją wieczność. O to, jakie są nasze relacje. Jezus modlił się bardzo wyraźnie o to, jakie one powinny być. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Wiecie, mówię to może w ten sposób. Maciek mówił tu przede mną, że szczęście nasze jest to, że doskonały Bóg zabrał się na nas, za nas. To jest największe szczęście, ale też i największa odpowiedzialność. Gdyby to nie był doskonały Bóg, moglibyśmy pewne rzeczy minąć. Ale skoro doskonały zabrał się za nas, nic nie jesteśmy w stanie minąć. Bo doskonały chce nas prowadzić do wieczności. Nic nie pozwoli nam minąć, bo jest doskonały. Rozumiecie to? A więc jak bardzo my musimy być świadomi, z kim mamy do czynienia i co On chce osiągnąć. On chce nas doprowadzić do doskonałości, bo sam jest doskonały. Powiedział do Abrahama, ojca wiary, trwaj społeczności ze mną i bądź doskonały. A więc każdy z nas ma świadomość, że Bóg nie ustąpi, przemieszczając nas coraz bardziej na obraz swojego Syna, który jest doskonały. Chwała Bogu. Wiecie, kiedy my to rozumiemy i Duchowi Świętemu dajemy miejsce, wtedy wygrywamy bitwę z diabłem. Choćbyśmy nie wiem, gdzie byli, w jakich miejscach żyli, będziemy tak mocno jednością w Chrystusie, że będziemy gotowi w każdej chwili na to, co nadejdzie. I nikt nie rozbije tej jedności. Bo ona będzie zbudowana na Chrystusie, a nie na tym, że my się ideologicznie zgadzamy ze sobą. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną. To jest tak ważne. Co chce Jezus? Czy ja mam Jego chcenie wobec Ciebie tak samo? A Ty masz to chcenie wobec mnie. Czy Ty chcesz, żebym ja był, gdzie Jezus? I czy ja chcę, żebyś Ty był, gdzie Jezus? Czy będziemy sobie mówić prawdę, czy będziemy się bawić w Kościół? Jeśli miłujemy się nawzajem, to będziemy mówić sobie prawdę, bo chcemy się uratować. Jezus mówi mi prawdę, dlaczego miałbym Ciebie okłamywać? Tobie mówi prawdę, dlaczego miałbyś mnie okłamywać? A więc mówmy prawdę jeden drugiemu. Skoro możemy być dla siebie braćmi, siostrami, wołającymi o siebie nawzajem z wielką miłością, żarliwością. Co On chce? Żebyśmy byli tam, gdzie On, tak? A wierzę, tylko możemy wejść czyści. Co więc będzie robił? Będzie walczył o naszą czystość, naszą świętość, naszą nieskalaność przez wszystkie pokolenia wierzących ludzi. Nie dziw się więc, że Cię karci. Żebyś nie odchodził, nie odchodziła, żeby pilnować się Pana, żeby poddawać się Jego woli.
Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Pan chce, żebyśmy mogli być z Nim, oglądać chwałę Jego, żyć w Jego chwale. Chwała Bogu, cieszmy się, wygrajmy tą bitwę, nie stygnij, raczej rozpalaj się w Panu. Niech płomienna modlitwa Pana naszego rozpala Ciebie też, do tego, żebyś nie chował się w swoim domku i w swoich rzeczach, ale opuścił ten swój domek i zaczął szukać, co Panie masz dla mnie. I pierwsze to będzie ukusz się i zacznij pokutę ze swojego odstępstwa. A potem pójdziemy dalej. Księga Ezechiela, 44 rozdział. To jest to, jak wygrać, jak sobie nawzajem pomóc, jak chodzić w mocy Bożego Ducha. Później wrócimy jeszcze o tej modlitwie. Doczytamy. Od 9 wiersza. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, żaden cudzoziemiec nieobrzezany na sercu i nieobrzezany na ciele, żaden spośród cudzoziemców, którzy żyją wśród synów izraelskich, nie wejdzie do mojej świątyni. Lecz lewici, którzy oddalili się ode mnie, błądząc za swoimi bałwanami, z dala ode mnie, gdy Izrael odstąpił ode mnie, poniosą karę za swoje winy. Będą pełnili służbę w mojej świątyni jako dźwierni i słudzy przybytku. Będą oni dla ludu zażynali zwierzęta na ofiarę całopalną i rzeźną i będą na usługi ludu, ponieważ służyli mu przed ich bałwanami i stali się dla ludu, dla domu izraelskiego powodem potknięcia się. Dlatego podniosłem moją rękę przeciwko nim, mówi Wszechmocny Pan, poniosą karę za swoją winę. Nie będą się zbliżać do mnie. Przecież Bogu chodziło o to, żeby byli blisko. Żeby być blisko, żeby przylgnąć do Niego. I Bóg mówi o tych ludziach, już nie będę, nie pozwolę im zbliżyć się do mnie bardziej. To jest tragedia. Wykonują zadania, które jeszcze znają, ale nic bliżej. Aby mi służyć jako kapłania, nie dotykać się żadnych moich rzeczy świętych i najświętszych, poniosą swoją hańbę za swoje obrzydliwości, których się dopuścili. Powierzam im pełnienie wszelkiej służby w przybytku, aby sprawowali służbę i wszystko, co w nim trzeba wykonywać. Lecz kapłani lewicy, synowie Sadoka, którzy pełnili służbę w mojej świątyni, gdy synowie izraelscy odstąpili ode mnie, mogą zbliżać się do mnie, aby mi służyć. Będą stać przede mną, aby mi ofiarować tłuszcz i krew, mówi Wszechmocny Pan. Oni będą wchodzić do mojej świątyni i zbliżać się do mojego stołu, aby mi służyć i będą pilnować służby dla mnie. Zobaczcie, jak niedobrze jest się oddalać od Pana. Kiedy inni stygną, nie patrz na to i nie oddalaj się z nimi, bo później będzie ci ciężko wrócić. A nawet jak Bóg ci pozwoli już wrócić, to pozwoli ci na pewien dystans. Po co? Jak dobrze jest wytrwać. Jeszcze okazał im tak łaskę, że nie wypędził ich w ogóle. Pozwolił im być w obejściu. I to miało pokazać ich winę temu ludowi. Lud miał widzieć, że zapłatą za to, że odwrócili się od Boga, jest to, że nie mogą się przybliżać do Boga teraz, tak jak kiedyś. Żeby lud widział sam, że Bóg kara kapłanów również. Żeby lud poznał, że Bóg chce, aby byli bliscy Jemu, żeby mieć ich przy sobie coraz bliżej i bliżej. A więc Pan Jezus, modli się o mnie, o Ciebie. Módlmy się o to samo. Ukuszmy się przed Bogiem. Jeśli nie ma tego ciśnienia, żeby mieć jedność, ale chrystusową, to módl się o to, czy Bóg nie odnowiłby tego, żeby mieć to pragnienie jedności chrystusowej. Mi nie chodzi o jedność kumpelską. Taką fajnie jest, mamy wspólny temat do rozmów. Chodzi mi o jedność w krzyżu. Jedność w nowym życiu. O jedność życia nie dla siebie, ale dla Pana. O wspólne bycie ze sobą na tych świętych warunkach. To przyniósł nam Pan Jezus Chrystus.
I wracając do tej modlitwy Pana Jezusa. Ojcze sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem i Ci poznali, że Ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. To, co czytamy w Ewangelii Jana 10 rozdziale. Miłość Ojca do Syna by była w nas. Piękna miłość, Boża miłość. Wiecie, widzę to, o czym mówię. Widzę nas, którzy możemy być tak blisko dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki Jego krwi, ale w nas musi umrzeć nasz stary człowiek z naszymi humorami, pomysłami, urażaniami się czy innymi rzeczami. Bo to jest bitwa o naszą wieczność, a nie bitwa o to, kto ładniej wygląda, kto lepiej się prezentuje i tak dalej. To jest wojna o to, gdzie pójdziemy. Ci, którzy wierzą w to, toczą bitwę, żeby dostać się do wieczności. Wiem, że toczymy bój z władcami ciemności, że musimy być nieustannie uzbrojeni w Chrystusa, w Jego skromność, Jego łagodność, Jego cichość, Jego posłuszeństwo Ojcu. Musimy być uzbrojeni w to, kim jest Jezus, aby przejść przez te wszystkie rzeczy i ostać się. Aby świat nie wprowadził w nas z powrotem czegoś złego. Żebyśmy nie szukali znowu swego, zamiast tego, co Chrystusowe. Wiersz 19, Jezus modli się, aby oni byli poświęceni w prawdzie. To jest modlitwa również apostołów i nasza dzisiaj, abyśmy byli poświęceni w prawdzie, aby prawda zdobyła nasze serca na każdy dzień, abyśmy miłowali prawdę, że mamy być razem. Tak? Jeśli pojawia się między nami coś, co mogłoby zakłócić, zgrzyt, musi być po Bożemu usunięty. Ten, który zgrzeszył, ma się oczyścić, ma przeprosić i usunąć grzech. Musi być porządek pośród ludu Bożego, bo Bóg chce się przechadzać w porządnym miejscu. Chcemy ratować się, nie zatracać się. Nikt nie ma przeciwko komuś nastawień. Może być ewentualnie smutek czy rozterka z powodu tego, jak człowiek postępuje. Ale lepiej postępować po Bożemu. Wygrać, cieszyć się sobą. Chwała Bogu, żeby każdy, który wejdzie w to miejsce, powiedział, zaprawdę, to musiał być między wami Chrystus, bo jest niemożliwe, żeby ludzie tak ze sobą byli blisko. Żeby prawie z jednej miski jedli, można powiedzieć. Żeby tak się cieszyli sobą nawzajem, żeby tak się budowali. Wtedy powiedzą, tak, Kościół jeszcze jest na ziemi. To jest zwiastowanie główne Ewangelii. Jest mówienie o, ale życie musi pokazać to. Bo ludzie słyszą Ewangelię, ale nie widzą życia. I później się im wydaje, że to tylko chodzi o to, żeby pozytywnie mówić, a życie będzie szło swoją drogą. Wiemy, że to pragnienie, abyśmy należeli do Boga, które w Chrystusie Jezusie okazane zostało, pokazuje też Księga Objawienia w 5 rozdziale. Kiedy Pan Jezus otwiera księgę, którą bierze z rąk Ojca swego, od 7 wiersza, i przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, a gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności, są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzin jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją z każdego plemienia i języka, ludu i narodu. I uczyniłeś sam dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Zobaczcie, pragnienie wypełniło się. Boży Syn zapłacił cenę, żebyśmy mogli być rodem kapłańskim, królewskim, abyśmy byli jedno. Mamy służyć sobie nawzajem. Wszyscy mamy być kapłanami służącymi. Bo jeśli kapłan porzuca służbę, co później się będzie działo? Czytałem z Ezechiela. Może być tak, że nawet w ogóle nie będzie człowiek już więcej dopuszczony. Może być tak, że będzie ograniczona jego służba, żeby się inni nauczyli, że nie można sobie przychodzić i odchodzić od służby. Że człowiek, który przyjął służbę, ma ją pełnić już do końca swego życia. Że już nie jest tak, jak było w świątyni. Zmiany kapłańskie i tak dalej.
Wszyscy już jesteśmy kapłanami i nieustannie mamy składać Bogu miłą ofiarę, owoc warg wyznających imię Jego Syna, składać siebie, Bogu ożywionych z martwych. Każdy z nas więc ma wypełniać zadanie kapłańskie. Mamy ogłaszać Jego zbawienie, Jego wielkość, Jego majestat, Jego zwycięstwo. Ewangelii Jana, 14 rozdział. Wiecie, to jest piękne. Uważam, że takie chrześcijaństwo ma rację bytu. Jesteśmy mężczyznami czy kobietami, dorosłymi ludźmi. Nas powinno interesować prawdziwe zbawienie, prawdziwe zwycięstwo nad grzechem, nad złem, prawdziwe wysłuchanie modlitwy Jezusa. Powinniśmy być tym głęboko zainteresowani w naszych prośbach do Boga skierowanych. Kiedy widzimy, jak diabeł próbuje to niszczyć, żeby walczyć o to, aby to mogło dalej funkcjonować dla chwały Jego, aby dalej był obraz Jezusa tutaj na tej ziemi. I 27 wiersz mówi: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze i niech się nie lęka. Jezus mówi: mój pokój daję wam. A więc jak ważne jest to, co nam daje. On chce, żebyśmy żyli w pokoju między sobą, byśmy mieli pokój, jeżeli od nas zależy, z wszystkimi ludźmi. Ale najważniejsze, byśmy mieli pokój między sobą. Żeby wszystkie sprawy były czyste. Żebyśmy razem, budując się na Boży dom, budowali się w czystości Chrystusowej. I tu diabeł będzie próbował z różnych stron. Zawsze to będzie baza ciała. Nigdy ducha. Zawsze baza ciała. Zawsze to, co z ciałem się łączy. A więc pragnieniem Jezusa jest to, żebyśmy żyli w pokoju i żebyśmy pokój mieli w sobie. Pokój, który przerasta wszystko to, co dzieje się w świecie. W Kolosanach jest napisane, liście do Kolosan jest napisane 3:15, aby pokój Chrystusowy rządził w sercach naszych. A więc władzę miał, żeby pokój Chrystusowy w sercu twoim i moim. Rozumiemy to. Pokój w sercu, żeby rządził. Żeby to nie były serca wojenne, serca niedobre, tylko serca pokoju. Dążące do pokoju Chrystusowego, nie do pokoju za wszelką cenę, tylko do pokoju według Chrystusa. Pamiętamy słowa Jezusa, który wypowiedział: jeśli chcesz być moim uczniem, to musisz znienawidzieć siebie i wszystkich powiązanych z ciałem. Dlaczego Jezus mówi o nienawiści? Tu nie chodzi o to, żeby tak po ludzku znienawidzieć. Chodzi o to, że wszystkie związki ciała znienawidzieć, wszystko, co jest cielesnością, znienawidzieć, żeby nie czerpać z cielesności, którą gdzieś można było oglądać w swoich domach. Czy może samemu czynić, będąc ojcem w domu, głową domu. A więc mamy znienawidzieć wszystko, co wyprodukowało ciało bez Boga. Bo też przecież wiemy, że mamy miłować, a więc nie może to ścierać. Mamy miłować ich, żeby ratować, ale nie miłować, co mają w swoim ciele. Żeby nie dać się złapać w pułapkę i nie przyjmować tego, żeby jakoś tam się im przypodobać. W pierwszej królewskiej, 15 rozdziale, od 9 wiersza czytamy takie słowa. Asa objął władzę królewską nad Judą w 20 roku panowania Jeroboama, króla izraelskiego, a sprawował ją w Jeruzalemie 41 lat. Babka zaś jego nazywała się Macha, a była córką Abszaloma. Asa czynił to, co prawe w oczach Pana, tak jak Dawid, jego praojciec. Uprawiających nierząd kultowy wypędził z kraju i usunął wszystkie bałwany, które sporządzili jego ojcowie. Nawet Machę, swoją babkę, pozbawił godności królowej matki za to, że kazała sporządzić obrzydliwego bałwana Asztarty. Asa kazał zwalić obrzydliwego bałwana i spalić nad potokiem Kidron. A więc widzimy, że nawet swoją babkę zrzucił z pozycji za to, co wprowadziła do Izraela. Nie miał względu na osobę. Nie interesowało go to, że jest jego babką.
za to, że sprzeciwiła się woli Bożej, zrzucił ją z tej pozycji i ona nie mogła korzystać z tego już. I zniszczył to, co zrobiła. To jest miłość do Boga, sięgająca głębiej. Nie ma powiązań cielesnych, żeby o, to moja babka, to lepiej, to dobra, to nie ruszymy. Ale jakby nie była babką, to byśmy załatwili ten temat. Chodzi o to, żebyśmy pamiętali, Bóg jest najważniejszy. Z powodu Boga mamy to czynić. I wtedy się uratujemy. Będziemy mogli wygrywać. Stąd to nienawidzenie, co wyprodukowało ciało. Bez względu na to, jakie są powiązania fizyczne, jeśli ktoś z tych powiązań fizycznych próbuje namawiać do czegoś złego, musi poznać na samym sobie, że spotka dziecko Boże. Czy w swoim dziecku, czy w swoim rodzicu, że spotka dziecko Boże, które nie uśmiechnie się, ale bardzo poważnie potraktuje tę sprawę. Widzimy więc, że Bóg chce, abyśmy mieli gorliwość o Boże sprawy, żeby Chrystus napełniał nas, abyśmy lgnęli do Boga i żeby nam to sprawiało przyjemność należeć do Niego. Niech Bóg pomoże Tobie i mnie wygrać. Musimy walczyć o relacje. Musimy wygrać. Wiele przeciwności stanie na drodze. I to najczęściej będzie cielesność. Ale niech Bóg pomoże nam, choćbyśmy nie wiem jak byli zmęczeni. Jezus był bardzo zmęczony, kiedy wielu potrzebowało Go i On był gotów nieść pomoc. Abyśmy byli zawsze gotowi i nie pozwolili sobie na to, żeby zrezygnować z tego, co Jezus pragnie. A więc jeszcze raz na krótko. Niech to, kim jest Jezus, będzie w Tobie i we mnie. W moim myśleniu, w Twoim myśleniu, w sercu, w działaniu. Niech Chrystus mieszka w nas, a my w Nim. Żeby On przez Ciebie i przeze mnie mógł zrobić to, co jest miłe Ojcu. Wtedy będzie dobrze. Jeśli nie będzie mógł tego zrobić, my będziemy stawiać opory, będziemy woleli różne rzeczy światowe, no to wtedy będziemy mieli kłopot. Ale jeśli będziemy pragnęli tego, co On pragnie, czytając Biblię o Jego pragnieniach, będziemy chcieli żyć według Jego pragnień, Twoje pragnienie moim pragnieniem, Panie, i nie ustanę, aż to się nie zrealizuje. Usunę wszystkie przeszkody, tak jak napisane w Izajasza, torujcie drogę, usuwajcie przeszkody, nie dorzucajcie następnych. Ale starajcie się o to, co miłe Panu, przecież Jezus był na tej ziemi, żeby zbawić Ciebie i mnie. Każdego człowieka szkoda, ale najbardziej szkoda jest tych, którzy mogą się gdzieś zgorszyć, patrząc na obecne życie chrześcijan i pomyśleć sobie, że takie życie to standard. Jedność Kościoła nie jest osiągana bez krzyża. To nie jest to, że my się dogadamy i będzie fajnie. Wszyscy musimy być martwi, żeby mogła być jedność według standardów Bożych. To jest prawda Ewangelii, że skoro On umarł, to wszyscy umarliśmy. Niech Bóg pomoże szukać tych spraw. Szukać tego, żeby właśnie w ten sposób do siebie podchodzić. Szukać tych Bożych słów dla siebie nawzajem. Bożych czynów dla siebie nawzajem. Mieć ochotne serce, żeby tak się działo. To jest Kościół. Co chciałbyś, aby Tobie uczyniono? Uczyń to drugiemu. Amen. Amen.